Cześć, witajcie w Kuźni Mistrzów Gry. Tym razem chciałem Wam pokazać nowo wydane Królestwa Renegatów przez Copernicus Corporation. Właśnie zakupiłem tę księgę za 130 zł łącznie z przesyłką. No i muszę Wam powiedzieć, że moje pierwsze wrażenia są takie, że jest bardzo ładnie wydana. No i warto było wydać te pieniądze, żeby mieć Królestwa Renegatów. Ja korzystałem bardzo dużo z tej książki, kiedy tworzyłem własny świat do naszej gry Warhammera na Kuźni Mistrzów Gry, no bo gramy w Księstwach Granicznych i tam w oparciu o między innymi, albo nawet przede wszystkim zapiski w Królestwie Renegatów w wersji angielskiej, bo taką posiadałem, no to tworzyłem właśnie te Księstwa Graniczne. No a co w książce? Słuchajcie. Książka ma oczywiście sztywną oprawę, dość grube kartki, ładnie jest to wydane. Proszę bardzo, strona tytułowa, mam nadzieję, że coś tam widać. I tutaj mamy autorów, no i oczywiście spis treści. No i z tego spisu treści możemy dowiedzieć się, że wstęp mamy na jedną stronę, a później informacje o krajobrazie tego regionu, czyli księstw granicznych. Drugi rozdział traktuje o tym, jacy są władcy tych księstw, to znaczy konkretnie jak można stworzyć władców tych księstw. Wskazane są typy poszczególnych władców, ich pochodzenie, cechy specjalne, osobowości, jakieś sekrety, tytuły itd., itd. Później mamy w rozdziale trzecim informacje o mieszkańcach pogranicza i w oparciu o te informacje możemy stworzyć mieszkańców w naszym świecie Warhammera. Wreszcie o tym, jakie są zagrożenia ze strony bestii i innych potworów. Różnego rodzaju typy potworów są tutaj omówione, rozmieszczenie ich legowisk i tak dalej. No i wreszcie mamy na koniec tworzenie Masterschloss. To jest takie księstwo graniczne, które twórcy tego podręcznika stworzyli, żeby pokazać, w jaki sposób można stworzyć własne księstwo graniczne. Bardzo fajnie, że taki samouczek tutaj dołączyli, jak stworzyć własne księstwo graniczne. No i później mamy już kwestie związane z władaniem przez bohaterów graczy księstwami granicznymi. Tego dotyczy tak naprawdę rozdział 5 i następne, czyli jak gdyby część druga tej księgi. No i w tej części drugiej mamy informację dotyczącą tego, jak bohaterowie mogą dojść do władzy w takim księstwie, a kiedy już dojdą do tej władzy, no to jakie mogą czekać ich wyzwania z tym związane. A więc w kolejnym rozdziale wewnętrzne niepokoje, problemy zagraniczne, no i kwestie związane z podbojem innych księstw. Mamy także, jeżeli chodzi o dodatek, to nazwy osad na pograniczu, no i różnego rodzaju pomoce. No i proszę, tak to wygląda. Wydanie jest ładne, kolory są bardzo fajne. Copernicus Corporation przyzwyczaił nas już do tego, że ładnie wydaje te podręczniki, przynajmniej mi się podoba. Oczywiście no, mogą być tam jakieś literówki i tego typu rzeczy, ale to chyba nie jest takie istotne. Istotne jest to, że ta księga zawiera mnóstwo informacji o tym, jak tworzyć księstwa graniczne, jak one mogą wyglądać. I słuchajcie, myślę, że warto ją nabyć, zwłaszcza w kontekście tego, że ukazała się teraz czwarta edycja Warhammera, której świat i założenia nie odbiega od tego, co było w drugiej edycji. Dlatego te wszystkie informacje, w mojej ocenie, no, czytałem czwartą edycję, wprawdzie w wersji angielskiej, ale jednak, myślę, że te wszystkie informacje mogą się przydać, kiedy będziecie korzystać z czwartej edycji Warhammera. No to śmiało możecie tworzyć księstwa w oparciu o informacje zawarte w tej księdze. No oczywiście trzeba by było troszeczkę zmodyfikować parametry bohaterów niezależnych, ale no to jest chyba drobiazg. Co ciekawe, mamy tutaj także, jeżeli ktoś dalej gra w drugą edycję, może mi się uda znaleźć, o są nowe profesje. Te profesje oczywiście są w Career Compendium, ale wiemy, że ono nie będzie wydane, z tego co twierdził Copernicus Corporation, a zatem myślę, że fajnie, że one się tutaj w tym dodatku ukazały, przynajmniej niektóre, jak na przykład Pogranicznik, Szperacz, Cenobita, dalej mamy Pustelnika, Mistyka, Poganiacza Mułów, Stróża Prawa i jeszcze dwie dodatkowe profesje, Tropiciel i Dworak. Także myślę, że bardzo fajnie, że te profesje chociaż się ukazały. No jak mówię, wydanie jest bardzo fajne, mi się podoba, a w dodatku, kiedy zamawiacie teraz ten podręcznik, czyli chyba w przedsprzedaży, czy jak to się tam nazywa, jest mapa. I zaraz Wam ją pokażę, będę już kręcił z ręki. Słuchajcie, no i mapa Księstw Granicznych została dołączona do tego dodatku.
I ona jest wydana na płótnie, wygląda właśnie w ten sposób. Płótno jest mocne. Próbowałem je przerwać w jednym miejscu, taki mały eksperyment, ale nie udało mi się. To jest dokładnie ta mapa, która jest w tej księdze Księstwa Graniczne. No i jest ładnie wydana, no, są ładne kolory, fajnie to wygląda, podobnie jak mapa Sylwanii z wcześniejszego dodatku. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnych księstw zaznaczonych już, no bo twórcy tego dodatku zakładali, że po prostu każdy swoje księstwa będzie tworzył. Nie ma tutaj także skali, a zatem no, mapa może nie jest zbyt praktyczna, ale jest ładna. Można sobie powiesić na ścianie i się napawać klimatem Warhammera. Słuchajcie, i to są właściwie wszystkie informacje, które chciałem wam przekazać i moje spostrzeżenia odnośnie tego dodatku do drugiej edycji Warhammera. Jak wspomniałem, śmiało można i mapę, i ten dodatek wykorzystać do czwartej edycji. No i słuchajcie, to wszystko. Zachęcam was do kupna tego dodatku i widzimy się w kolejnym z filmów na kanale. Cześć!